Odra Wodzisław w niedzielę zainauguruje sezon 2012-2013. Czy w niebiesko-czerwonym obozie mogą powiedzieć, że są dobrze przygotowani do sezonu? Tak, przepracowaliśmy dosyć solidnie okres przygotowawczy. Wszystkie sprawy, które były potrzebne nam w okresie przygotowawczym, zostały dograne. Małe tylko problemy z domknięciem kadry zawodników, ale na jutro będziemy przygotowani, zmobilizowani i będziemy grać o 3 punkty. Wynik meczu jednak ciężko przewidzieć. Boisko zweryfikuje nasze przygotowanie, nasze podejście do okresu przygotowawczego. Uważam, że to, co sobie zakładaliśmy, zostało zrealizowane, więc uważam, że powinno być dobrze. Którą formację uważa pan za najmocniejszą? Uważam, że naszą siłą jest gra zespołowa. Na ten moment chcemy grać ofensywnie, więc jeżeli nie możemy powiedzieć, że któraś formacja jest słabsza, która jest gorsza, musimy konsekwencją całego zespołu grać, żeby te elementy, które sobie zakładamy, były zrealizowane. Jeżeli jeden zawodnik odpuści, jeden zawodnik gdzieś nie dopilnuje swoich zadań na boisku, no cała nasza koncepcja no nie będzie spełniona. Jak będzie wyglądał jutrzejszy mecz? Ruszycie na przeciwnika od razu, czy będziecie wyczekiwać swojej szansy? No na pewno będziemy grać ofensywnie. Nie zakładamy w żadnym meczu murowania bramki. W każdym meczu, tak jak już kiedyś podkreślałem, zmieniliśmy styl na bardziej ofensywny. No i chcemy grać ofensywnie, i chcemy zdobywać bramki, chcemy, żeby kibice byli zadowoleni nie tylko z wyniku, gdzie tam udaje nam się strzelić jedną bramkę i murujemy, tylko chcemy grać atrakcyjnie dla widzów i wygrywać mecze. Początek tego meczu o godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich kibiców niebiesko-czerwonych.